Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na studium biblijnym listu Jakuba w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować ostatni fragment tego listu pod tytułem Wieczna Ewangelia. Serdecznie zapraszam Państwa, abyście przy swoich monitorach usiedli i znaleźli czas dla siebie, dla Pisma Świętego i dla Boga. Proszę Państwa, nasze programy można oglądać na stronach internetowych Vimeo oraz YouTube i tam możecie Państwo cały ten cykl studium listu Jakuba mieć do swojej własnej dyspozycji. Chciałbym teraz Państwu przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji, a więc dyskutujemy w składzie Waldemar, Juliusz, Asia, a ja mam na imię Zdzisław. Chcemy też naszego Boga Wszechmogącego zaprosić, aby był razem z nami w czasie tego studium i może skłonimy czoła do modlitwy i uprzejmie proszę Asię do modlitwy. Kochany nasz Panie, jesteśmy bardzo Tobie wdzięczni za to, że teraz możemy studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za taką możliwość i proszę Cię, abyś otworzył nasze umysły, abyśmy mogli Twoje Słowo nie tylko czytać, ale wyżywać je każdego dnia. Dlatego dziękuję Tobie za to i proszę o Ducha Twojego Świętego, aby teraz był tutaj pośród nas. Bądź też, Panie Boże, z tymi, którzy będą słuchać tego, co tutaj mówimy, abyś też również na nich wpłynął, otworzył serca i dopomógł i pobłogosławił według ich potrzeb. W drogim imieniu Pana Jezusa Cię o to proszę. Amen. 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 Studium listu Jakuba uzmysławia nam, że list ten nie jest zbyt łatwy. Luter na przykład miał pewne obiekcje, czy w nim zawarta jest cała głębia Ewangelii. Nazywał go, jak wiemy, listem słomianym. Ale dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć na ten list i na ten problem przez pryzmat właśnie wiecznej Ewangelii, czyli jak Ewangelia jest przedstawiana w Starym Testamencie, też w czasach Jezusa Chrystusa, w teologii apostoła Pawła i Jana, w ogóle w całym Piśmie Świętym. Pozwólcie jednak Państwo, że opowiem Wam na początku historię, która miała miejsce kilka lat temu, a wiąże się ona z lekcją. Dlatego, że musimy podkreślić, że Pan Bóg za wszelką cenę chce dotrzeć do każdego człowieka. Bohaterem tej historii jest Stasia, która była z dzieckiem nieślubnym, a spotkałem się z nią, gdy miała już wiele lat. I gdy ona otwarła Pismo Święte i przeczytała, że dzieci nieślubne w Izraelu nie mogły wchodzić do świątyni i mogły tam wchodzić dopiero w którymś pokoleniu, to tak zgniewała się na Pana Boga, że zaczęła z Nim dyskutować. I mówi, jakim prawem? Czy ja zadecydowałam o tym, że jestem dzieckiem nieślubnym? I proszę sobie wyobrazić, jaki jest Pan Bóg dobry i miłosierny. Opowiadała mi to osobiście, że miała taki sen, że była w wielkiej, pięknej sali, jakby tronowej i widziała jeden napis: miłością wieczną umiłowałem Ciebie. To jest właśnie tekst, który jest przewodnią myślą dzisiejszego studium. Z Jeremiasza z 31 rozdziału, 3 wiersz, a drugi na drugiej części taki napis był. Chociażby matka i ojciec zapomnieli Ciebie, ja Ciebie nie zapomnę. Wtedy Stasia powiedziała, Bóg mnie jednak kocha. I przyznacie, że to poselstwo jest w całym Piśmie Świętym. I to jest właśnie ta radosna nowina, ta fantastyczna nowina, że Pan Bóg nas kocha. I czy w Starym Testamencie ona była tak wyraziście jakoś przedstawiona? Czy możemy powiedzieć, że Ewangelia jest wieczna i że w każdym fragmencie jakimś obszernym Pisma Świętego ona występuje i każdy autor coś tam wnosi? W zasadzie nie autor, ale pisarz, prawda? Bo autor to Duch Święty. Więc jak? Bywają sprzeczne fragmenty w Piśmie Świętym na temat Ewangelii?
i zbawienia, bo przecież o to chodzi. Jak to było w Starym Testamencie? Co sądzicie? W Starym Testamencie wiele jest takich wzmianek mówiących o Bożej miłości, o Jego otwartości, o tym, że daje nadzieję, że obiecuje i tych obietnic, tych zapewnień ludzie się trzymali, przekazywali je z pokolenia na pokolenie i zostały zapisane nawet w Biblii, w wielu księgach, w wielu miejscach. Tak. Prawda, że z Ewangelią też jest związany taki rysunek, jakim jest Pan, jaki On ma charakter. Bo przecież ze swojego wspaniałego charakteru wywiódł Pan Bóg Ewangelię. Czy mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym, już gdzieś tam od początku, od Edenu, które traktują o Bożej obietnicy zbawienia? Widzę, że Asia tutaj coś chce nam przeczytać. To znaczy, ja chciałam właśnie nawiązać do tej myśli z Jeremiasza, ale to już żeśmy wspomnieli. Ale chciałam tak jeszcze dopowiedzieć może, że sam właśnie ten tekst nam już mówi o tym, jaki Pan Bóg jest, tak? O tym, że nie tylko jest wieczna Ewangelia, ale Jego miłość jest wieczna, bo ukochał nas tą wieczną miłością. I to jest też takie piękne, że to się też objawia charakter Boży. Właśnie, dla mnie to jest niezwykle ważne. To nie jest taka idea oderwana od Pana Boga, tylko to jest coś wywiedzione z Jego wnętrza, z Jego wspaniałego charakteru. No właśnie, bo ta miłość szczególnie wtedy się objawia i jest potrzebna, kiedy są kłopoty. Tak. Kiedy człowiek znajduje się w kłopotach, i my też, to chętnie korzystamy z czyjejś dobrej woli, wyciągniętej ręki, jak to się mówi. I zaraz na początku jest sprawozdanie biblijne, że człowiek wpadł w kłopoty. Mm-hmm. Sprzeciwił się woli Bożej. Mm-hmm. Zgrzeszył. A Pan Bóg daje obietnicę, ustanowienie przyjaźni. To fragment 3 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej, 15 wiersz. Ustanowienie przyjaźni między tobą i kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty je ukąsisz w pięty. Zapowiedź, że zwycięży dobro, a zło, szatan, będzie pokonany. Mm-hmm. Wspaniała obietnica. Gdzie jeszcze w Piśmie Świętym mamy w Starym Testamencie fragmenty, które podkreślają, że Pan Bóg jest skłonny przebaczyć grzechy, że jest litościwy, miłosierny? Mnie tak naturalnie myśl skłania w stronę psalmów. Bo w psalmach jest bardzo wiele tych tekstów. Ja na przykład bardzo cenię sobie taki psalm 103, chociaż on nie jest w naszym studium tak mocno wyeksponowany, ale ja go po prostu kocham. I chciałbym przeczytać o Bożym miłosierdziu. I to jest właśnie Ewangelia, że Bóg nie jest strasznym tyranem, zagniewanym na człowieka, który czyha, żeby go zniszczyć, ale obmyśla plan ratowania go. W psalmie 103 od wiersza 8 czytam. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak lituje się Ojciec nad synami, tak się Pan nad nami lituje. Prawda, że to są piękne fragmenty, bo mówi się, że to jest taki szorstki Stary Testament. No tak, ale bardzo ciekawy element Ewangelii podkreślony jest w drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale, gdzie opisane jest wyprowadzenie Izraela z Egiptu. I fragment ten wskazuje, że tak właściwie to Izrael, cały ten naród, sam nie był w stanie wyzwolić się, wyjść.
bez tej zewnętrznej interwencji Boga nie daliby rady. A nawet jakby już uciekli, no to by tam na brzegu morza Egipcjanie ich unicestwili wszystkich. Nawet tak można powiedzieć. I bardzo mi się podoba w 19 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej taki wers. Czwarty. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach i przywiodłem was do siebie. To Bóg wychodzi z inicjatywą, strzeże, chroni. U Niego jest ratunek. I w tej historii, która tu na wielu kartach jest opisana, ta Ewangelia przychodzi z zewnątrz. Chwała Panu za to. Nawet bardzo się miłujący, bo wspomnieliśmy o miłości. Tak. Choćbyśmy się jak wzajemnie miłowali, to tak za bardzo sami sobie nie możemy pomóc. Więc ratunek przychodzi z zewnątrz. Ratunek jest wymyślony, opracowany przez Boga. Pan Bóg płaci cenę ratunku. A dla nas jest radosna nowina, żeby przyjąć to, żeby się ustosunkować do tego. Bo w zasadzie lekcja nasza o wiecznej Ewangelii też ma ten wymiar praktyczny. Że Ewangelię nie przyjmuje się tak intelektualnie, jako koncepcję filozoficzną, ale ona jest mocą Bożą, która zmienia życie, nadaje życiu sens. Ale pozwólcie, ktoś chciałby jeszcze z Psalmu 32 przeczytać pierwsze teksty? One są przepiękne, tak samo. Człowiek nieraz ma problemy z grzechami. I już w Starym Testamencie ten problem był rozpracowany. I gdzie jest recepta? Od pierwszego do piątego tekstu może ktoś przeczyta z was? Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Piękny fragment. Piękny. Zatem patrzenie na Boga tylko przez pryzmat wygnania z ogrodu Eden, potopu, doświadczeń, które zsyłał na naród izraelski, żeby go tam ukierunkować i wychować, to jest jedna strona oblicza Bożego. Pan Bóg jest wielce miłosierny, wielce litościwy, jest wspaniałomyślny, jest łagodny, jest dobry. Tak jest nasz Bóg. I stąd Ewangelia te wszystkie cechy zawiera w sobie. Czy chcielibyśmy jeszcze coś dodać? Macie coś takiego istotnego, abyśmy zaznaczyli tutaj? Słuchajcie, ja nawet Ewangelię to dostrzegam w Księdze Jonasza. Bo tam jest taki koniec, który jest przepiękny. Że Pan Bóg mówi, jest 120 tysięcy, którzy nie rozróżniają lewicy od prawicy. A na koniec powiedziane i co? I bydła wiele. Jak Pan Bóg się o bydło zatroszczył w Niniwie, to jest serce tej miary i umysł, że się zatroszczy o każdego człowieka, który powie, wyznam grzechy, przyjdę do Pana Boga. Więc Stary Testament miał Ewangelię wkomponowaną we wszystko. Ale zauważyliście, że w lekcji też nie jest podkreślona najważniejsza chyba myśl, że centrum Ewangelii to gdzie się mieściło? I tajemnica Ewangelii i zbawienia gdzie była ukryta? W Starym Testamencie? W świątyni. W świątyni.
Nie wspominamy o tym, ale przecież ofiary i całe obrzędy świątynne wskazywały, że jest nadzieja, że jest oczyszczenie z grzechów. Chociaż warto pamiętać to, co w Hebrajczykach 10:4 napisał Paweł, że ostatecznie to jednak nie bądźcie tak naiwni, że krew byków i kozłów was zbawiła i oczyściła z grzechu. Bo to były symbole na Zbawiciela naszego. Więc... A prorok Jeremiasz jeszcze wspomina, zapisał coś takiego, że grzechów ich więcej nie wspomnę. Tak. To nie tylko, że one tam gdzieś zostały odłożone na bok, a w razie czego Pan Bóg je wyciągnie, wyraźnie mówi, nie wspomnę. Wyznanych grzechów więcej nie wspomnę. I to jest coś pięknego. Tak. Wyciąganie grzechów innych to jest specjalność ludzka. Ale Pan Bóg mówi, nie wyciągnę. Wrzucę w głębiny morskie. Jak zachód od wschodu daleko, tak oddalę od was to wszystko. No pięknie. Więc Pan Bóg nam stwarza też taką piękną nadzieję, że zbawieni nie będą gnębieni przeszłością. Nikt im tego nie będzie przypominał. A widzisz, co ty tam zrobiłeś. Boże zbawienie, odpuszczenie jest absolutnie pełne. No dobrze. Więc powiemy sobie w ten sposób, że wieczna Ewangelia przejawiała się i w Starym Testamencie. I nie myślmy, że to dopiero my odkrywamy. Ona idzie od Edenu. Może ona jest wyłożona stosownie do czasu, do okoliczności, ale wystarczająco, żeby człowiek miał pewność, że grzechy jego mogą być przebaczone. Tą nadzieję i pewność miał Adam, Ewa, Noe, Enoch, wszyscy mężowie Starego. Abraham, prawda? Mężowie Starego Testamentu. I Jakub, bo Pan Bóg powiedział, ja mnie z Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. A co ci synowie Jakuba tam zdjęli? A co zrobił Jakub, to my wiemy. Ale Pan Bóg mówi, przebaczyłem wam wszystko. My korzystamy, kochani, z takich podręczników też. I autorzy postawili w pewnym momencie taką tezę, która jest zaskakująca. Niektórzy twierdzą, że w Ewangeliach jest za mało Ewangelii. Czy Pan Jezus w swoim nauczaniu, w tych czterech Ewangeliach, wyłożył należycie ideę zbawienia i tej radosnej nowiny Ewangelii? W których miejscach możemy to odczytać? Chociażby przypowieść nazywana przypowieścią o synu marnotrawnym. Człowiek odchodzi na własne życzenie. To jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Żyje na własną rękę. No i w pewnym momencie zauważa, że to zajęcie, to pasienie trzody chlewnej jest nie najlepszym zajęciem. Że w domu było jednak lepiej. No i wraca i jest przyjęty. Wspaniale jest przyjęty przez ojca. Ale zauważcie też, z jakim nastawieniem idzie, prawda? Jakie były relacje wcześniej, gdy wyszedł z domu, między nim a ojcem, a jakie były, gdy powrócił? Skąd to się wzięło? Więc też Ewangelia chyba zawiera pewną zmianę, która powinna się w człowieku dokonać, prawda? Co jest takiego istotnego? Co musi się dokonać w człowieku, w myśl tej przypowieści, aby człowiek był tym, który korzysta z Ewangelii zasług zbawczy Chrystusa. Może... Pojawia się skrucha u niego.
refleksja. On mówi takie słowa: w domu mego ojca jest wiele chleba, a ja tu z głodu ginę. On zdaje sobie sprawę, że nie ma nigdzie tak dobrze, jak w domu ojca. Skoro mówimy o Ewangelii Wiecznej, tej, która jest jeszcze przed upadkiem. I obrazy jej mamy właśnie w Starym Testamencie. Jeden z najmocniejszych obrazów to kiedy w przepisach mojżeszowych, w 21 rozdziale 2 Mojżeszowa, jeśli dobrze pamiętam, potem powtarza się to w 5 księdze Mojżeszowej, jest o hebrajskim niewolniku, który w 7 roku mógł wyjść. Ale on mógł powiedzieć: gdzie mi będzie tak dobrze, jak w domu mego Pana? I zostawał tam na wieki, jest powiedziane. I przekuto mu uszy. I ten obraz w list Hebrajczyków odnosi do Chrystusa. Przekucia uszu. Cytując za jednym z psalmów. I to jest droga, którą my możemy obrać. Mamy wolność decydować, czy chcemy iść z domu ojca, jak poszedł syn marnotrawny, a mamy wolność powiedzieć: a gdzie mi będzie tak dobrze? I zostać. Wolność może służyć po temu, że stwierdzę: nie będzie mi nigdzie tak dobrze, jak w domu mego ojca. Jeśli mówimy też o tym aspekcie, jaki był jego status przed tym buntem, przed zerwaniem relacji, a jaki jest po. To znajduję też w Starym Testamencie piękną ilustrację tego. Właśnie w historii Dawida, król Dawid. Ale chciałbym ci wyjść teraz słowo, żeby dopowiedzieć to, że status jest ten sam, ale przedtem to był, bo mu się należało, bo był synem, a później dostał ten sam status z czego? Z łaski ojca. A czy syn sobie zarobił czymś na to, żeby być kochanym? No właśnie. Po prostu jest. Kocha się go za to, że jest. Król Dawid, który jest obrazem, wzorem na Chrystusa. Wielokrotnie jest to w Biblii podkreślane. Po buncie Absaloma on wraca do Jerozolimy i posyła posłów, pytając się, dlaczego zwlekacie. I posyła też wiadomość do Amasy, hetmana wojsk Absaloma. Tego, który jeszcze przed chwilą dowodził wojskami rebelii. Tego, który jeszcze przed chwilą, którego zadaniem jeszcze przed chwilą było wziąć Dawida. I posyła do niego wiadomość. Powiedzcie Amasie. Tak w szczegóły nie wchodzili, ale ta główna myśl jest niezwykle ważna. Powiedzcie, tak? Amasie, bratu memu, czy nie uczynię ciebie hetmanem w miejscu Joaba. Czyli wiecie, normalnie to on tego człowieka to powinien ściąć. Tak, dokładnie. No, wielkim miłosierdziem byłoby mu powiedzieć: słuchaj, oszczędzę twoje życie, ale będziesz mi tam krużganki zamiatał do końca życia. A on mówi: nie, ja ciebie uczynię hetmanem mych wojsk. I to jest to, jak Pan Bóg działa z nami. My zasłużyliśmy na to, żeby nam... Tak. I wielkim miłosierdziem byłoby, gdybyśmy tam zamiatali krużganki. Mhm. A Pan mówi: nie, ja cię postawię tutaj. Tak, to są piękne postacie, które jak gdyby cząstkowo wskazują na przepiękne cechy Chrystusa. I wśród takich no, ujmujących cech Dawida było to, że nie mścił się, tą włócznią nie przygwoździł Saula i umiał przebaczać, prawda? I Pan Bóg właśnie cudnie przebacza. Jeszcze jeśli mogę coś powiedzieć, przyszła mi taka też myśl, że ta przypowieść o synu marnotrawnym jest o tyle też przepiękna, ponieważ daje nam ogromną nadzieję. Oprócz tego, że też przede wszystkim przedstawia charakter Boży. Bo zobaczmy, jakkolwiek byśmy daleko odeszli w naszych grzechach, Ojciec czeka. Nie zostawia nas, nie idzie sobie, nie zajmuje się innymi sprawami, ale ciągle czeka, wypatruje i tęskni za nami. I to jest takie piękne, że zarówno dla nas, jak i dla słuchaczy jest to ogromna nadzieja na to, że mamy Boga, który idzie z nami w naszych potyczkach, w naszych upadkach i ciągle czeka i nigdy się od nas nie odwraca. Dla mnie ta przypowieść jest o tyle też przepiękna,
bo okazuje właśnie to miłosierdzie. A kto, jak nie grzesznik, jest w stanie docenić to miłosierdzie? Mhm. Psalmista Dawid również doświadczał złych rzeczy, robił różne złe rzeczy i pisał psalmy o łasce Bożej i o miłosierdziu, ponieważ tego dostąpił od Boga. I to jest takie piękne, że jakby, jak najbardziej byśmy, nie wiem, jakiekolwiek przestępstwo w swoim życiu, no, czy dopuścimy się takiego przestępstwa, czy jakiegoś grzechu, to Pan Bóg jest dla nas miłosierny. I to jest dla mnie tak wielka nadzieja, że, i myślę, że dla każdego. Czasy, w których żył Pan Jezus, nacechowane były właśnie legalizmem. Pana Jezusa niektórzy posądzają o legalizm. Ale to jest zupełne nieporozumienie. Ale te grupy takie elitarne, one rzeczywiście były legalistyczne. W Łukaszu w 18 rozdziale przedstawiona jest znowu taka scena dwóch modlących się w świątyni. I zobaczmy, jak dziwnie rozłożyło się uznanie Pana Boga. I ze względu na jakie zachowanie jednego z tych dwóch Pan Bóg wypowiedział wobec niego jakieś ciepłe słowa. Więc wiemy, że mamy faryzeusza, mamy celnika. No, ten faryzeusz był bardzo porządnym człowiekiem. Wyliczył całą listę zasług, czego nie robi. No, można domyśleć się, co robi. No i był dumny z tego. Natomiast u tego drugiego człowieka, ten drugi człowiek uświadomił sobie, że sam nic nie potrafi. Mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. W poprzedniej jeszcze przypowieści, którą wspominaliśmy o tym synu marnotrawnym, też był jego brat. Bardzo porządny. Nigdy nie oddalił się z domu. Pracował, wykonywał wszystko, ale nie potrafił cieszyć się z powrotu brata, tak jak cieszył się ojciec. Sprawozdanie biblijne mówi, że zasmucił się, zdenerwował się, że ktoś, kto tak źle się prowadził, zostaje przyjęty. Jakby go obraziło to, że ojciec przebacza, co nie? Zazwyczaj my też chyba ustawiamy się w tej pozycji, że no właściwie nigdy nie chodziliśmy pasać świn, nic złego nie robiliśmy, jesteśmy w porządku. Tak jak ten faryzeusz potrafilibyśmy wymienić, że i to robimy, tego się wystrzegamy. Ale czy następuje w nas zmiana? To stwierdzenie: Panie Boże, ja nic nie potrafię, prowadź mnie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Czy modlimy się taką modlitwą, jaką tamten grzesznik się modlił? Słuchajcie, idźmy już troszeczkę dalej w naszym studium. I był taki grzesznik, który kwalifikował się na zasadzie takiej lustrzanej odpłaty na ukamienowanie, na ścięcie, na wygnanie, na wleczenie po ulicach, tak jak on to czynił. Mordował, głosował za wyrokami śmierci i to był człowiek, który dostąpił łaski Bożej. O kim mówimy? No, o Saulu, późniejszym apostole Pawle. To też był bardzo porządny człowiek. Wszystko, on tak porządnie mordował, wszystko robił, nie? Bardzo dokładnie. Ale potem napisał w liście do Koryntian w 3 rozdziale i w 14 wierszu. Umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, lecz w Chrystusie zostaje ona usunięta. Dopiero. Czyli ważny jest sposób patrzenia na Chrystusa,
I wtedy widzimy siebie w odpowiednim świetle. I wcześniej, już do tych kilka wersów wcześniej, do Koryntian pisze: wy jesteście właśnie tym listem naszym otwartym, bo w waszym życiu widać zmianę, jaką Ewangelia wprowadziła. Jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Trzeci rozdział i trzeci wiersz. Zauważacie, że to tak pobrzmiewa treścią listu Jakuba? No właśnie. Prawda? Pismo Święte nie jest sprzeczne. Tutaj apostoł Paweł wyraża tę myśl, że chrześcijanin jest jak gdyby żywym listem. On swoim życiem świadczy o tym, że spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. Tak jak, że każdy powinien mieć swoją drogę i swój damaszek. Właśnie świadczy swoim życiem, a nie swoją wiedzą tylko. Mm-hmm. Bo ta wiedza apostoła Pawła, Saula, była bardzo wysoka. Tak. Tu jeszcze też jest pokazane to, że Pan Bóg nie ma względu na osobę, nie patrzy na to, co sobą człowiek reprezentuje, tak? Tylko patrzy na serce, no bo gdybyśmy tak mieli przyglądać się w postaci faryzeusza, no to jest ułożony, prawda, bogobojny, oczytany, uczony w piśmie, a celnik, no to wiadomo, wszystko co złe, prawda, no bo tak. Jednak... Nie niesie ze sobą nic dobrego. Natomiast Pan Bóg jednak tutaj podkreśla, zarówno w tej przypowieści o faryzeuszu, jak i celniku, jak również tutaj w tych wersetach kolejnych, że Pan Bóg nie patrzy na to, jak człowiek na zewnątrz, prawda? Co sobą na zewnątrz reprezentuje, tylko patrzy na to, jacy jesteśmy w środku. I dzięki temu też mamy nadzieję, że nie jesteśmy skreśleni. No bo tak jak Paweł, no to on już mordował, zabijał i ktoś by powiedział, no z niego już nic nie będzie. Tak. Pan Bóg już dla niego nie ma żadnej drogi, w ogóle nawet nie ma miejsca dla niego. A zobaczmy, tu pokazane jest, że jednak Pan Bóg dla każdego człowieka, który szczerze okaże skruchę w swoim sercu, znajdzie plan. Plan w tej Ewangelii, w tej drodze do służenia Bogu. I to jest takie cudowne, że aż naprawdę no, chce się z tego powodu radować, że taką nadzieję Pan Bóg nam dał, bo jesteśmy naprawdę grzeszni i co by z nami było, gdyby nie łaska i miłosierdzie Boże. I tenże apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków pisze w 7 rozdziale, w 19 wierszu: gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. On był znawcą zakonu. Dziwne słowa niby, ale dalej. Z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Zakon pokazuje nam nasz stan i wzbudza tęsknotę powrotu do Ojca. Do Ojca. Wiecie, że w czasie tego studium jeden tekst znowu do mnie tak mocno przemówił. Właśnie to jest działanie Ducha Świętego. Chrystus powiedział, że jak ja będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Po prostu nas Chrystus urzekł swoją miłością, determinacją, że za wszelką cenę ich zbawię. Ujął mnie na przykład tym, że chociaż taką trwogę w Getsemane przeżywał, lęk straszliwy, a nie zrezygnował z celu. W Mateuszu właśnie, w Ewangelii według Mateusza w 26 rozdziale czytam 28 wiersz. Pan Jezus jest pewien tego, co będzie. Mówi tak, bo to jest moja krew przymierza. Moja krew. Wiedział, że jego krew będzie przelana dla naszego zbawienia. To jest coś niezwykle ujmującego. Człowiek lęka się operacji jakiejś zabiegu dentystycznego. A tutaj Chrystus tak twardo o nas walczył. To trzeba naprawdę kochać kogoś. Bo wielkie czyny powstają z wielkich emocji. Albo z wielkiej miłości, albo z wielkiej nienawiści. Ale Chrystus skierował się i jednym, i drugim. Bo powiedział Pan Bóg o Panu Jezusie, o swoim Synu z taką dumą.
umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Hebrajczyka 1:8, prawda? Pani, może jeszcze kilka jakichś tekstów Pawła, które podkreślają, że był on piewcą łaski Bożej. Myślę o liście do Rzymian. Przeczytajmy, ilu tam według apostoła Pawła, on umiał dobrze liczyć, ile ludzi zasłużyło na zbawienie, ilu było sprawiedliwych, jak on to oszacował. W 3 rozdziale, w 11 tekście, czy w 10. Coś w okolicach zera. Proszę? Coś w okolicach zera. Tak. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. I faryzeusz był grzesznikiem, i celnik był grzesznikiem, i ja Zdzisław jestem grzesznikiem. I wy jesteście grzesznikami, i nasi słuchacze. Ale jak przyjdziemy do Chrystusa pełnego miłości, tak jak ten syn marnotrawny, z taką postawą, to on ma do nas otwarte ramiona. Jak fajnie, że można wpaść otwarte ramiona Pana Jezusa Chrystusa. Jak się i tak to za darmo. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. 3 rozdział listu do Rzymian, wiersz 23. Bo jestem pewien, że Waldek nie mówi tutaj za darmo w tym znaczeniu, że to nic nie kosztuje tak finansowo. Ale bez trosk, bez... Ja widziałem, jak ludzie na Jasną Górę szli na kolana. Tam po takiej zwyczajnej polnej drodze. I widziałem tych ludzi. A niektórzy całą tą aleję Najświętszej Marii Panny na kolanach przechodzą. Zbawienie jest za darmo. Poszczenie faryzeusza nie miało żadnego znaczenia. Niechby sobie tydzień i dwa i trzy pościł. To nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Ale na pewno ze zbawieniem co mają? Czyny miłosierdzia. Gdyby on tak spojrzał na tego celnika i powiedział: Panie Boże, patrz, jaki celnik, a też syn Abrahama, ratuj go, Panie. To by była piękna modlitwa, a nie taka wyliczanka. Robię to, robię tamto, robię to, robię tamto. Gdy się tak jeszcze zagłębimy w tą myśl o Golgocie, o Getsemane, to nie ma mocnych, żeby człowiek nie ugiął się po prostu przed tą miłością, jaką Pan Jezus nam okazał. Po prostu nie ma mocnych. Jeśli tak naprawdę ze szczerego serca się zagłębimy w ofiarę, jaką Pan Jezus za nas poniósł, to jestem w 100% przekonana, że nasze serce po prostu stopnieje. I to jest właśnie to, że osoba Pana Jezusa, to co On uczynił, powoduje w człowieku, w największym grzeszniku, taką skruchę, jaką właśnie miał celnik, bo on zdawał sobie sprawę ze swojej grzeszności, z tego, co robił. To samo Paweł i inni bohaterowie Pisma Świętego. I to samo powinno być w naszym sercu, żebyśmy naprawdę, żeby nasze serce stopniało, kiedy myślimy o Golgocie. Ja bym się jeszcze trochę odniósł właśnie do samego listu Jakuba. Co do Pawła, to nikt nie ma wątpliwości, że on właśnie, jak to powiedziałeś, jest piewcą łaski. Ale Jakubowi czasem się zarzuca, że stoi w opozycji. Myślę, że warto byłoby sobie tę właśnie też wątpliwość rozwiać. Faktycznie Jakub dużo w swym liście poświęca miejsca na, jak sam to określa, uczynki wiary. Na pewne konkretne zachowania. Czytam o nich przez cały list, kiedy on mówi: tak się zachowujcie, a tak się nie zachowujcie. I powstaje czasem pytanie, jak to się właśnie ma do tego usprawiedliwienia za darmo, z łaski przez wiarę. No cóż, nie jest to nic innego niż co pisze Paweł. Zwróćmy uwagę, że Jakub pisze do jakiejś konkretnej grupy ludzi, który ma problem. Jego list nie jest wykładnią per se, czym jest Ewangelia, tylko jest zwróceniem uwagi na problem. Zwróćcie uwagę na to, że wy potrzebujecie pojednać się z Bogiem. Dziękuję bardzo. No właśnie, jak sobie poradzić? Czyli, zwraca uwagę, potrzebujecie Zbawiciela, potrzebujecie tej Ewangelii, która jest z początku. Ewangelia tak. O czym jest? To jest przywrócenie zerwanych relacji z Bogiem. Słuchajcie, drodzy, nasz czas rzeczywiście wykorzystaliśmy tutaj już
dochodzimy do jakiegoś limitu. I czy zgodzicie się z tym, że jest jakaś teologia Pawła, teologia Jana, teologia Piotra? Ja sądzę, że takie sformułowania zacierają prawdziwy obraz rzeczy, że autorem jest Duch Święty, a ludzie ujmują to w jakiś specyficzny sposób w zależności od sytuacji. Ale gdybyśmy mieli jeszcze kończąc zwrócić uwagę na Apokalipsę i właśnie wypowiedzi Jana. Czy Jan podkreślając ważność krwi Chrystusa, zbawczej krwi Chrystusa. Otwórzmy Apokalipsę, 14 rozdział, gdzie jest właśnie taki 12 tekst, bardzo znamienny. Gdy Jan charakteryzuje tych, którzy podążają za Chrystusem, którzy są zbawieni, to wypowiada takie słowa. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa, czy mają wiarę Jezusa, czy mają taką wiarę jak Pan Jezus, bo każda interpretacja jest dopuszczalna, ale podkreślona jest, że ta ważna kwestia zbawcza, ześrodkowana z Chrystusem, jest związana również z Jezusem Chrystusem, który dał przykazania gdzie? Na górze Synaj. Tak. I wydawać by się mogło, że to jest takie trudne, jak kolega wymienił taką listę tych rzeczy niedobrych, jak sobie z tym poradzić. Apostoł Paweł mówi, że to Ewangelia jest mocą Bożą, ale ku zbawieniu. Mocą Bożą jest Ewangelia. I nawet w tych trudnych czasach, jak tu opisuje Jan w cytowanym tekście, że no, okaże się wytrwanie świętych. Są ludzie, którzy zaufali tej Ewangelii, Bogu, Jezusowi i dzielą się tą miłością, żyją według tego. Tak, i 12 rozdział Apokalipsy, który właśnie jest takim przekrojem walki szatana z ludem Bożym, kończy się też takim sformułowaniem, że rozgniewał się smok na niewiastę, czytam wiersz 17 z 12 rozdziału, i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, co strzeże przykazań Boga. Więc reasumując, w niczym nie pomniejszamy Ewangelii, jeżeli tak jak Jakub, tak jak Paweł i inni pisarze Pisma Świętego podkreślają, że ta moc Boża to nie tylko przejawia się w przebaczeniu, ale też w uzdolnieniu człowieka do lepszego i godziwego życia. Chciałbym słuchaczom naszym życzyć właśnie takich refleksji z listu Jakuba, abyśmy popatrzyli na tą księgę jako księgę, która mówi, jakie są owoce prawdziwej wiary. O, te czyny nie mają mocy zbawczej, ale one pokazują, że zbawcza moc Jezusa Chrystusa, pobudzająca wiarę chrześcijanina, owocuje godziwym życiem i dobrymi czynami. Niech Pan Bóg będzie z nami, a polećmy nas w tym studium i naszych słuchaczy, Panu Bogu, Jego świętej opiece i uprzejmie proszę Juliusza, aby się z nami pomógł. Łaskawy nasz Boże, święty i sprawiedliwy, którego miłosierdzie trwa na wieki, którego sądy są w sprawiedliwości. Dziękujemy za ten czas tych refleksji, za Twe słowo, które jest pochodnią nogą naszym. Dziękujemy za wieść tej wiecznej Ewangelii o tym ratunku. Panie, proszę, ażebyś sprawił w nas, ażebyś pomógł nam dostrzec potrzebę
Zbawiciela. Tylko, że nie wyratujemy się sami. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. Kogoś, kto sam nas wyrwie. Abyśmy nie błądzili w tym. Panie, każdy, kto słucha tych słów, niech błogosławieństwo Twoje na nim spocznie. Niech rozpozna ten cenny dar, który jest dostępny za darmo dla tych, którzy uwierzą, dla tych, którzy będą pragnąć, dla tych, którzy wyciągną po te swoje ręce, dla tych, którzy się skruszą przed Tobą, którzy przyjdą i wyznają, że nigdzie nie jest tak dobrze, jak w domu Ojca. Przez imię i przez krew Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Żegnając się z Państwem jeszcze raz gorąco, zapraszamy Was, drodzy, na studium Pisma Świętego, tej części mądrościowej Króla Salomona. I wierzymy, że spotkamy się znowu za tydzień przy monitorach. Dziękujemy bardzo.